nami więcej wiary, optymizmu. Ale ja boję się nowych wyzwań. Coś mi nie wyjdzie i znów cały świat się zawali. Oj, bo ty się tak łatwo poddajesz. A tu trzeba nauczyć się odróżniać rzeczy ważne od błahostek. Bardzo dobrze, Małgosiu, tak, trzymaj. A może macie jakieś pytania, wątpliwości? Jak radę sobie dam. Otwórzcie się, zawsze powody mam. Nie tylko gdy jest źle, nie jesteś nigdy sam. Więc warto snuć nowe plany, marzyć marzenia. Fajne są i spełniają się. Czegoś pragnę, osiągnę to ty. Postaraj się, a spełnią się sny. Zatem idź, pora stać, lepiej żyć. Masz wybór, można zdobyć cokolwiek się chce. Siła jest w tobie i mnie. Masz wybór, zagubisz się, to pora zwolnić. Pomyśl, że gdzieś tam ucieka twoje życie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia, Sofko. Sorka ma rację. No tak, ale przyznasz, że mamy przechlapane. Że ten nasz start życiowy wcale nie jest taki łatwy. Załóżmy, że przyłożymy się do nauki, to i tak porażka. Bo cóż tu można osiągnąć? Ale to zależy, jakie masz priorytety. Warto pomyśleć, co jest dla ciebie najważniejsze. Czego chcesz? Ja wyjeżdżam na 100%. A ja nie chcę wyjeżdżać. Załóżmy, że chcę zostać w Polsce i tutaj robić karierę. Przyznacie, że jest to trudne. No ale masz wybór. Zawsze możesz wrócić.